Skąd decyzja o przedłużeniu kontraktu? No myślę, że była to wspólna wola klubu i moja, by kontynuować pracę, która wciąż idzie w dobrym kierunku, bo z każdym sezonem pobijam swój rekord strzelów na bramę w Jagiellonii. Apel kibiców miał wpływ na Państwa decyzję? Miał, oczywiście, że tak. Nie sądziłem, że jestem aż tak ważny dla tego klubu, no i przede wszystkim dla kibiców, którzy chcieli, żebym został, żebym kontynuował grę. No i wierzę, że przyszły sezon udowodni, że wciąż jestem skutecznym napastnikiem. Tomku, chciałbyś strzelić swoją ostatnią bramkę w karierze na stadionie, nowym stadionie w Białymstoku? No jeszcze nie wiemy, kto go zbuduje, tak? Kiedy go zbudują, więc na razie aż tak daleko w przyszłość nie wybiegam, choć oczywiście byłoby to marzenie. Pamiętasz, 8 lat temu była taka, pojawiła się taka dyskusja, żeby nazwać ulicę spacerową swoim nazwiskiem. Chciałbyś mieć ulicę swoim nazwiskiem w Białymstoku? Nie, no nie przesadzajmy, aż takim narcyzem to nie jestem. Tutaj rzeczywiście wówczas były fajne mecze w reprezentacji Polski. Szliśmy jak burza przez eliminację, no ale swoje 5 minut miałem dawno temu, teraz tylko i wyłącznie skupiam się na dobrej grze dla naszego klubu. To nie jest twoje ostatnie słowo. Zostawiłeś sobie furtkę. To nie jest ostatni sezon Tomasza Frankowskiego w polskiej ekstraklasie. Nie, no nie chciałbym aż tak wybiegać w przyszłość. Chciałbym przede wszystkim w zdrowiu rozpocząć przygotowania do nowego sezonu w miesiącu lipcu, jak dobrze słyszałem słowa trenera. No i krok po kroku, jak to mówił kiedyś były selekcjoner, kolejka po kolejce, po raz kolejny wspinać się w hierarchii strzelców naszej ekstraklasy, a także w najbliższym sezonie być w czołówce strzelców polskiej. Na Mistrzostwach Świata nie byłeś, na Mistrzostwach Europy jedziesz, ale jako trener napastników. Nie masz troszeczkę właśnie żalu, że na takiej imprezie nie zagrałeś, tylko trenujesz? Żal mogę mieć tylko do siebie, prawda, że nie byłem aż nadto skuteczny w przeszłości, by zasłużyć pojechać na Mistrzostwa Świata w Korei bądź w Niemczech, czy na poszczególne Mistrzostwa Europy, na które się zakwalifikowaliśmy 4 lata temu. I tylko do siebie mogę mieć jakiekolwiek pretensje, do żadnego z trenerów. Rozmawiajmy o Euro. Jak pan ocenia szansę Polaków na tym turnieju już został miesiąc? Myślę, że teraz miesiąc będzie bardzo istotny przede wszystkim u tych zawodników, którzy intensywnie grali, by wypoczęli, u tych zawodników, którzy mieli przygotować ich właściwie. Spodziewam się dobrego Euro. Jestem w miarę optymistycznie nastawiony do tego turnieju. Jestem przekonany, że polscy kibice będą świetnie przygotowani również na stadionach nowo wybudowanych. No i życzyłbym sobie, żeby te 3 mecze, które rozgramy w grupie, były wielką radością dla kibiców. Co za tym idzie, żebyśmy awansowali do kolejnej Euro. Robert Lewandowski został wybrany najlepszym graczem Bundesligi. Z kolei Łukaszem Piszczkiem interesuje się Real Madrid. Proszę o komentarz. No cóż można tutaj dodać? Cyfry nie kłamią, tak? Skoro w Bundeslidze wybierają Polaka najlepszym zawodnikiem, oznacza to, że naprawdę miał świetny sezon. Ja mogę się tylko cieszyć, dużo pracy z nim nie będzie do wykonania. Natomiast odnośnie Łukasza Piszka, no wszyscy wiemy, że zanotował także bardzo dobrą rundę. Skoro się interesuje nim Real Madryt, no to co dużo mówić, jest tylko podpisywać. Jakieś rady? Gra pan w Hiszpanii. Jakie rady? Napiszemy polecenie tam przekazać. To tak jakbym jeździł trabantem, a miał radzić, jak się jeździ Mercedesem. Jeszcze zobaczę. Dziękuję. Dzięki.